Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i dzisiaj zagramy sobie w Asterix i Obelix, Baran z Hibernii. Tak jak mogliście się spodziewać, rozpoczynamy nową serię, w którym tytułowi bohaterzy Asterix, Obelix i Piesek Idefix będą mieć kolejne przygody, więc co, zaczynamy? Nowa gra, ale może przejdziemy sobie do opcji. Język. Jest polski? Jest polski. A dźwięk, żeby też był polski? Nie, po prostu są napisy. Dobra, więc zostawmy na angielski, odległość kamery, dźwięk. Może ściszmy sobie troszkę muzyczkę. Dobra, myślę, że tak powinno być ok. Napisy aktywne. To w takim razie nowa gra. Gra pierwsza. I teraz wybieramy Asterixa czy Obelixa. A niech będzie Obelix. Zaczynamy. The year is 50 BC. All Gaul is occupied by the Romans. All? No. One small village of indomitable Gauls is still holding out stubbornly against the invaders. A similar problem now confronts Caesar, who wants to plant the Roman eagle on Hibernia, a proud, majestic island off the coast of Britannia. Because, as in Gaul, a village populated by indomitable Hibernians, led by their chief Whiskey Tonics, is holding out alone against the Roman legions. Despite incessant attacks, Whiskey Tonics does not falter. It must be said that he has a very special advantage. The source of his courage and tenacity, a magnificent ram with golden horns. Perillus, the general responsible for the attack, had a diabolical idea to weaken Whiskey Tonics. He captured the charmed animal, which had been with the chief forever. The plan worked, and Whiskey Tonics, having sunk into depression, no longer bothers to defend his island. Which is why Keratin, daughter of Whiskey Tonics, is seeking a solution to come to her people's aid. Told of the exploits of Asterix and Obelix, the two famous Gallic heroes, by a friend of the family, she crosses the sea to ask for help from these distant cousins. Mamy samouczek. Kontynuuj. Może z takich informacji czysto technicznych, jakby ktoś był zainteresowany, gra wyszła 27 października poprzedniego roku, więc jest stosunkowo nowa i grę rozgrywamy sobie na konsoli PlayStation 5. Więc pewnie to będzie taki samouczek, mamy naszych bohaterów. No i co, rozglądnijmy się na sam początek. Getafix is picking mistletoe, we're hunting for boar, everything is fine. And if we see any Romans, we'll bash them. Bardzo ładny świat. Ze szczegółami. Jak się schowamy, to też nas tu widać, więc wszystko jest dopracowane. Mamy tu menhir, jeżeli dobrze pamiętam z kreskówek. Da się go jakoś podnieść? Da się. Możemy sobie go nosić. Co tutaj mamy? Te stele zawierają informacje przydatne podczas twojej wyprawy. Zbliż się do nich, by dowiedzieć się więcej. Okej. Okay. Czyli mamy takie podstawowe informacje. Naciśnij, aby wykonać szybki atak. Przetestujmy. No i elegancko, Rzymianie pokonani. Mamy tu przejście, ale jak widać nie jesteśmy w stanie tu przeskoczyć, więc chyba będziemy zmuszeni przeskakiwać po takich kamieniach. No i co, idziemy dalej. Na górze da się tu jakoś dostać. W ogóle ciekawa jestem, czy możemy się przełączyć na
Asterixa na przykład. Możemy. I da się tu jakoś wskoczyć na górę. Chyba nie, na razie nie mamy takich możliwości. No, nie damy rady. Co dalej? Tu tak samo. Musimy przytrzymać i pójść, aby pobiec dalej. Nie jest to kłopotliwe. Mocny atak. Wszyscy pokonani. Ciekawa jestem, gdzie dojdziemy. Bo nie wiem, gdzie się aktualnie znajdujemy, ani co robimy, ale na pewno będzie to wytłumaczone. Bardzo ładny ten świat. Da się tu jakoś przejść? Mamy jakiś tam hełm. Może to jakiś dodatek? Sprawdźmy, ale może na Obelixie uda się tam dostać. Jesteś silniejszy, podnieś drzewo. No ewidentnie nie damy rady. Może gdzieś od tyłu będzie przejście. O, z tej strony. No i mamy to. Zdobyto hełm. Nie wiem, do czego nam będzie on potrzebny, no ale dobrze, zawsze lepiej coś mieć, niż tego nie mieć. Więc taki hełm teraz posiadamy. I mamy scenkę. I demand that you leave this young girl in peace. She's not a young girl. She's a spy. A Hibernian. A prisoner. Well, of course she's a young girl. These Romans are crazy. Did you see that, Asterix? I did see it. Come on. Let's help our druid and the young lady. What's a Hibernian? Czyli dowiadujemy się o jakiejś dziewczynie. No i co, musimy im chyba pomóc. W takim razie da się tu też jakieś wskoczyć? Chyba nie. Dobra, spieszmy się. Kolejni Rzymianie. Nie sprawiają nam wiele problemu. Gromadź energię atakując Rzymian. Im więcej jej zbierzesz, tym potężniejszy będzie twój potężny atak. Okej, rozumiemy. My friends, you're just in time. And for the Romans, it's time. Mamy potężny atak. I zobaczcie, jak atakujemy. I po wszystkim. Thank you very much, Asterix and Obelix. May I introduce Keratin? She's come straight from Hibernia, where some of our distant ancestors settled. Hibernia? Isn't that the big island off the coast of Britannia? Aye. You're as good at geography as you are at fighting, my Gallic friends. Keratin has come to ask for our help because the Romans have stolen her father's beloved ram. Aye, it's his lucky charm, the source of his courage and strength. Without it, the chief is lost and full of sorrow. For sure. Poor daddy. They took Okidokix, his lucky ram. A lucky ram? What does a lucky ram look like? It's like dogmatics, but woolly, and it bars rather than barks. Anyway, I think you should go to Hibernia to help Keratin and her father. By Eriu, let's crack on and get me owl fella's lucky ram back. Don't be surprised, the Hibernians speak like that. Czyli właśnie teraz poznaliśmy Keratynę. Bardzo mi się podobał sposób Panoramixa, czyli naszego druida, na przedstawienie Obelixowi, jak wygląda baran. Śmieszne są te dialogi. Mamy tu też jakieś skrzynki, możemy je niszczyć. Na razie wszystko poznajemy.
Możemy to wziąć? Możemy. Mamy mięsko. Da się go jakoś podnieść albo zjeść. Co mięsko? I możemy sobie jeść, tylko nie wiem do końca, co nam to dało. Pewnie dowiemy się później. Mamy także magiczny napój i tak sądzę, że po prostu ten szczęśliwy baran, można to tak nazwać, działa tak samo jak nasz magiczny napój. Ale myślę, że przekonamy się w późniejszym okresie. Naciśnij, aby podnieść, a potem naciśnij atak, aby zjeść. Przedmioty z ikoną nogi dzika przywracają zdrowie po użyciu. Czyli po prostu jakbyśmy oberwali gdzieś, to nam to pomoże. Czyli tak sobie jemy. Dajmy może też Asterixowi. Niech sobie poje. No i co, jesteśmy gotowi. Idziemy z keratyną. I can't wait to visit Hibernia. Is it true what they say about the fields? Yes. Apparently you can watch the small birds flying freely. Oh, aye. That's exactly it. It's so peaceful round the fields of Athenry. I doszliśmy do jakiejś bramy. Naciśnij, aby popchnąć. Da się na przykład na to jakoś wskoczyć, żeby od góry? Albo tu z drugiej strony, spróbujmy. I teraz tu wskoczyć? Chyba nie jesteśmy jeszcze w stanie tak wskakiwać, bo zastanawia mnie po prostu, co tutaj może być skryte na górze, ale zostawmy to na razie. I chodźmy dalej. Tutaj coś mamy. Po prostu próbuję szukać tych hełmów. Czyli mamy kolejnych Rzymian. Taki mały obóz. Dobra, rozprawmy się z nimi. Mamy potężny atak. Zobaczmy, jak to wygląda u Asterixa, ale może jakby ich było więcej. A to chyba koniec. Dobra, wróćmy się tam i przeszukajmy. Zjedzmy sobie również. Co tutaj mamy? Może tam nie wchodźmy. Na razie. Wszystkie namioty Rzymian w grze mają kołki, które trzeba zniszczyć. To niszczmy kołki. Okej, czyli to chyba pozwoliło nam całkowicie przejąć ten obóz. Tak przynajmniej myślę. Jest tu coś jeszcze? Z tej strony nie, a z drugiej? Również. Zastanawia mnie, co ten pomost tutaj robi. I straciliśmy życie? Serio? Myślałam, że Asterix umie pływać. Ale chyba coś z wodą jest nie tak. Sprawdźmy jeszcze tam okolice, co tu może się znajdować. Mamy kolejny głaz. Asterix jest wystarczająco lekki, by mógł zwisać z krawędzi. Z Obelixem lepiej tego nie próbować. Z wiadomych przyczyn, to wiemy. Przytrzymaj i puść w kierunku krawędzi. Jeszcze raz. Możemy sobie przeskoczyć, ale ja chcę krawędź. Chyba chodzi tu o to. Przynajmniej sądzę, chociaż nie, no bo tu wskakujemy.
Co by tu zrobić? Zmieńmy postać. Chyba, że nie. Rozumiem. Musimy przyjść na tą stronę, żeby wtedy Obelixowi ten kamień zrzucić. I hopsa, chodź Obelix. Dasz teraz radę? Tutaj od góry. Udało się. Jesteśmy już w komplecie. Dotrzyj do łodzi keratyny na plaży. Takie mam zadanie. I mamy kolejny hełm. O, w rozdziałach znajdziesz 4 złote rzymskie hełmy do zabrania. A co one nam dają? Dowiemy się. Może w późniejszym czasie będzie taka informacja. Przeszukajmy w takim razie wszystko dokładnie. I tak, co tutaj mamy? Przytrzymaj i puść, aby wykonać rzut. Ale czym rzut? Jest tu coś, żeby podnieść, czy rzut? Oops, sorry, I don't know my own strength. Może spróbujmy tu przeskoczyć? No właśnie, nie możemy, ale tutaj może coś jest do podniesienia. Oto. I możemy wykonać rzut, czyli przytrzymujemy, rzucamy. I w ten oto sposób przeskakujemy sobie na drugą stronę. Hopsa. I w taki sam sposób pomagamy naszemu Obelixowi. No i znowu jesteśmy razem. Rzucamy. I jeszcze ostatnie pudło. Udało się. Zmieńmy na naszego Asterixa skocznego. Tam już widać Rzymian. Ale potrzebujemy do tego Obelixa. Więc teraz idziemy już razem. Tutaj chyba już nic nie ma, przynajmniej tak myślę. Teraz ich jest więcej. Potrzebuję przedmiotu. Jakiego to przedmiotu potrzebuję? A, zobaczcie, mogę tak beczką normalnie uderzać w nich. Ciekawe. Różne są mechaniki. Jest tutaj coś ukryte. Ale musimy uważać na tą wodę, ale mamy za to mięsko. Czyli sobie zjemy. Może z tej strony jeszcze coś będzie? Bo z tego co... Mamy tu coś wielkiego, dostaliśmy trofeum. Nie wiem za co, ale fajnie, że dostaliśmy. Z tego co widzimy, będziemy chyba płynąć, a tak naprawdę raczej będziemy płynąć teraz do Hibernii, pomóc właśnie naszej drogiej keratynie. Więc to jest cel naszej podróży, That's a brutal trick from those Roman Amazons. I too have a grudge against the Romans. Amadan Obelix. That must be a Hibernian expression. Aye, you could translate it as these Romans are crazy. By Tutatis, I didn't know they said that in Hibernia. Oh, they say it in every language. Right, let's not hang about. Let's find another boat. But where? They're like hen's teeth. Really? But the Romans might have one. We'll go to their camp and ask nicely.
It's a Gallic custom. It's called striking a deal. Czyli Rzymianie nam zrobili psikusa i zniszczyli nam łódź, którą mieliśmy się dostać do Hibernii. No niestety, też takie sytuacje występują. Hey, Keratin, why does your ram have golden horns? Oh, we Okidokix was born like that, aye. My father thinks he's a gift from the gods. He loves him, adores him, has cherished him since he was tiny. He's always been with us. I'm the same. I love my little dogmatics, even if he doesn't have golden horns. Mamy tu różne takie konwersacje ze strony naszych bohaterów, które Gal Aquarium. Okej. Które odpowiadają na różne pytania ciekawe. No ale co, my tymczasem schodzimy na dół i mamy hełm. Kolejne, trzecie już. Czyli jeszcze jeden pozostał. Mam nadzieję, że nigdzie go nie ominęliśmy. Bo fajnie by było mieć tutaj wszystko. Mamy wyrzutnię, katapultę. Ale czy da się jej jakoś użyć? Albo zniszczyć? Może to po prostu jest pułapka na nas, zostawiona przez Rzymian. A my w takim razie idziemy dalej. Udaj się do obozu akwarium. Czyli to jest nasz kolejny cel. Tu mamy też jakąś taką tarczę. I mamy zmienić postać. Może użyjmy najpierw dźwigni. I to nam wyskakuje. A jakby właśnie tak stanąć, tym uderzyć i właśnie. Fine. I'll join you after. Will you be okay, my Gallic friends? Yes, we'll do the usual. We knock before going in. I udało nam się. Przechodzimy tak więc na górę. No chodź tu, Obeliksie. Mam radę wycelować sobie. Ajajaj. Czemu tak się dzieje? Może stańmy bardziej prosto. I teraz. No nie, no ewidentnie jakoś nie możemy tam wskoczyć. O, teraz. Udało się. No i co? Idziemy dalej. Zostawiamy na razie naszą keratynę. Możesz podnosić ogłuszonych Rzymian, tak jak robisz to z przedmiotami. Spróbujemy to w takim razie wypróbować. Cyk. I podnosimy go. Nie wiem, nie mogłam go podnieść. Normalnie. Tak, kółeczkiem podnosiłam, a jakoś się nie dało. No. Cóż, spróbujemy może następnym razem. Interesują mnie te miejscówki tam na dole. Na górze, przepraszam. No nie możemy się tam dostać, a po prostu kusi, żeby zdobyć tam hełm. Bo przecież twórcy musieli tam jakiś ukryć. To jest niemożliwe, żeby tak nie było. Kolejni Rzymianie. I mamy go. Wszyscy pokonani. Jeszcze tutaj te skrzyneczki. Ktoś do nas strzela. Skąd to? Tu na górze. Musimy do nich rzucać w takim razie. Podnosimy. Jeden. Drugi. Trzeci i ostatni został. I pokonany. Co tutaj mamy? Mamy tarczę chyba. Ale dla Obeliksa
To jest bardziej talerz, a nie tarcza. Taka malutka. Zbieramy wszystko, co się da. Weźmy też ten menhir. No i co, idziemy dalej. Tu musimy użyć dźwigni i przechodzimy. Musimy się rozglądać za tym ostatnim hełmem. Obóz akwarium, dotarliśmy do tego miejsca. Czyli to mamy takie podsumowanie jakby każdego rozdziału. Tylko nie wiem, czy teraz się to zaczęło, czy po prostu zakończyliśmy. Ale to poprzednie to chyba był samouczek, a teraz rozpoczynamy pierwszy poziom, można to tak nazwać. Mamy Rzymian. Potężny atak. Wszyscy pokonani, jeszcze tam na górze są. Ale tutaj chyba wszyscy. Dużo te miejscówki mamy, a jeszcze mamy ten jeden obóz, z którego wychodzą Rzymianie. No i tutaj mamy chyba wszystkich pokonanych. Jeszcze rozbijmy sobie te skrzyneczki. I może zjedzmy coś, bo pół serduszka nam ubyło. Chodźcie wszyscy, idziemy dalej. Cyk. Strzelają do nas. Nie da się tu od góry, musimy chyba przeskoczyć. I może tak zróbmy. Albo strzelmy do nich. O, to też jest plan. Jeden. I jeszcze jeden. O psa, wszyscy pokonani. Pozbądź się wszystkich Rzymian. No cóż, to wszystko. Może zmienimy się teraz na Asterixa, żeby grać wszystkimi na zmianę. Mamy młotek, może nam pomoże. A i mocniejszy atak jest, zobaczcie. Chodźcie tutaj do mnie. Kolejny. I ostatni. Możemy uderzyć w dźwignię. No i co? I Defix nam cały czas towarzyszy.
Rozbijmy sobie wszystkie skrzynki, ale chyba mamy zebrane. Tak, bo tu pod spód nie możemy wejść. Ktoś jeszcze? Możemy sobie od razu ten obóz zniszczyć. Mamy potężny atak. Wykorzystajmy to. I ładnie uduszeni. Ci strzelcy są najbardziej niebezpieczni. Dużo tu jest bicia tych Rzymian. Na pewno będą mieli nauczkę. Ale my też musimy sobie wszystko zniszczyć. Nie mogę tędy przejść. Dobra, idziemy teraz tutaj. Wejdźmy na górę. Troszkę nam życie ubyło. Mam nadzieję, że będzie gdzieś tu jakieś mięsko. Mówisz i masz. Z tych skrzynek tak naprawdę wylatuje ono. Mamy pełnię zdrowia. Przechodzimy do następnej lokalizacji. Kolejna dźwignia. I co tu mamy? Mamy chyba jakąś salę, taka stołówka. Obelix na pewno głodny. Jak zawsze zresztą. Ale my nie przyszliśmy tu sobie pojeść, tylko uwolnić cały obóz. I zobaczcie, mamy tu statystykę. Teraz, bo mamy chyba taki główne miejsce, główną salę. Może rozbijmy sobie najpierw ten namiot, żeby oni po prostu tutaj się nie rozpili w nieskończoność. Zostaw Obelixa. A masz z deski. Chodź teraz ty, Obelixie. Żeby się dostać, musimy chyba na górę.
stoczyć. Jeszcze jeden. A i tędy sobie na spokojnie wskoczymy do niego. Jeszcze raz. No chodź tu, Obeliksie. Raz, dwa i go nie ma. Dobra, pozbieramy sobie wszystkie skrzyneczki. Tu mamy wszystko. Tu tak samo. Chyba wszystko zdobyte z tego, co widzę. Więc co? Nie pozostaje nam nic innego, jak iść dalej. Tym razem 6 obozów i prawie 100 żołnierzy. Dużo was tu jest. Jemy. Mamy ciężarki. Myślę, że to będzie idealna broń. Na super atak. I cyk. A to jest efektowne. Dajcie mi zniszczyć ten namiot. Udało się. Mamy beczkę. I mamy potężny atak. Oje. To musiało boleć. Przeskoczmy sobie tym razem tutaj. Tu mamy jeszcze drugą stronę. Strasznie dużo ich jest. Weźmy sobie jakąś broń. Może tym razem patelnię. Mamy cały namiot. Ale już niewiele ich zostało. Ostatni namiot. Ostatni Rzymianin. Gdzie jesteś? Tutaj się skrył. Przeszukajmy sobie wszystko. Ale my na razie nie idziemy w tamtą stronę. Tu jest dużo skrzynek. Asterixie, jak tam twoje życie? W normie. Nic nie oberwałeś.
No i co? Idziemy w takim razie do dalszej lokacji. Mam tu dużo skrzynek. Dużo mięsa. Mamy brązowy wynik, brązowe serduszko i pobij Rzymian innym Rzymianinem. Musieliśmy mieć 35, a mamy 26. Pewnie będę sobie niepohamowanie wygrzmocenie największej liczby Rzymian. To chyba liczy po prostu, który bohater większą liczbę punktów zdobył. Chciałam tylko powiedzieć, że myślę, że sobie po prostu po nagraniach będę sobie ukończać, bo może będą tam jakieś bonusy do zebrania, zawsze fajnie wiedzieć, co jest dodatkowe. Gal Aquarium. I znowu jesteśmy z Keratyną, witaj. Dawno cię nie widzieliśmy. It looked to be a hell of a fight. I told you, Keratin, we're specialists. Come on, to the beach. The Romans' boat shouldn't be far away. To wracamy na plażę. Ale statek w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej, to naprawdę świetnie. Tamtej skrzynki nie możemy zdobyć? Chyba nie. Albo rzucić na przykład. To może być też plan. Tylko może, żeby jeszcze trafić. Podejdźmy bliżej. No chyba się nie da, bo to z tego co widzę odbija się. No nawet nie jesteśmy w stanie trafić. Dobra, co tutaj mamy? Trzeba się rozglądnąć. Myślę, że od tamtej strony trzeba zacząć. Chociaż nie, bo chyba o tą dźwignię właśnie nam chodzi. Zobaczmy. Chodź, Asterixie. Jakby tu wskoczyć. No bo stąd sobie na pewno skoczymy tutaj. Tylko jak tam się dostać? Chyba, że z tej strony jakoś. Tak daleko nie doskoczymy. No to zagadkę mamy. Jakby to rozwiązać. A w locie jakby... Chodź Obelixie tutaj. O właśnie tak, udało się, musieliśmy uderzyć. I co teraz? Obelixem doskoczyć tam? I znowu w locie. Dobra, wiemy o co chodzi. Czyli Asterix. Albo na odwrót. Nie wiem, czy po prostu jest to tak możliwe. Z Obelixem, o to mi chodzi. Albo rzucić. O, to też jest plan. Bierzemy. I rzucamy. Właśnie tak. Z tamtej strony chyba też mieliśmy tak zrobić, bo mieliśmy tarcze i różne kije. Ale można na różne sposoby. Prawda? Idziemy dalej. Doszliśmy do łodzi. Ale zbierzmy sobie najpierw wszystko tutaj.
Mamy rybkę. No i co? Mamy statek, ale myślę, że zajmiemy się tym statkiem i naszą podróżą w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek, nasza podróż podobała. Jeżeli tak, no to możecie tam wesprzeć kanał. No i co? Zapraszam do dalszej podróży wraz ze mną, Obelixem, Asterixem i oczywiście małym Idefixem. Do zobaczenia. Cześć!